Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy od razu dzisiaj poza miasto. Mam nadzieję, że natrafimy na jakieś kretoszczury, ponieważ nauczyliśmy się ostatnio kowalstwa na poziomie zielonym, czyli na tym najbardziej podstawowym, i udało nam się kupić projekt bardzo fajnej broni. Dzisiaj zmierzamy w stronę winnicy Rity. Będziemy teraz zwiedzać troszeczkę teren, szukać jakichś zwierzątek. Oczywiście zwierzęciem nie jest Markus. No cóż, my już ostatnio chodziliśmy tutaj po tych terenach, natomiast był drugi rozdział, więc teraz tych potworków może być trochę więcej. Ewentualnie mogą być jacyś bandziorzy po drodze, którzy będą łazić i mi przeszkadzać w życiu? Co to za bandzior? W ogóle nie wiem, czy on jest negatywnie do mnie nastawiony? Zwiedzamy okolice, co? Można tak powiedzieć. Słuchaj, facet, nie jestem najlepszy w tego typu gierki, więc przejdźmy do rzeczy. Dajesz 30 sztuk złota, albo przywalę ci w mordę. Nic ci nie dam. Mówi się trudno. Okej, okay, jasne. Okej, okay, widzę, że typ ma... to jest taki silniejszy bandzior. Dobra, wiecie co? Czasami najlepiej jest zrobić spam do przodu. Ała, no tylko w tym wypadku to chyba nie za bardzo. Nie wiem, kto z nas zginie. I niestety ja. Okej, okay, po prostu ominiemy sobie tego bandziora. Wow, jakaś fajna kaplica. Wygląda jak kaplica Inosa. Ominiemy go, bo ja nawet 30 sztuk złota to ja nie mam, nie? Także pozdrawiam. Nie no, może mam 30 sztuk złota, ale nie dam mu za grosza. Za nic mu nie dam tego po prostu, bo my musimy nauczyć się wydobywania. Ten bandzior widzę, że idzie w stronę miasta. Raczej wątpię, że go tam wpuszczą, ale oni powinni sobie z nim poradzić, a nie ja. Dlatego my się ładnie wycofamy, tak żebym z tym bandziorem nie musiała gadać pod żadnym pozorem. Po prostu przejdziemy tutaj bokiem. Tam na dole były krwiopijce, z tego co ja pamiętam. Ostatnio się nimi nie zajmowałam. Widzę, że ten bandzior to centralnie postanawia chodzić za mną. Tutaj idziemy dokąd? Do winnicy. Natomiast ja bym chciała przejść się w tę stronę. Okej, widzę, że ten bandzior będzie tak za mną łaził. Najwyżej mu zapłacę. Kurna. Cholera jedna. W sumie niepotrzebnie idę tędy, bo już tutaj zwiedzaliśmy teren. Na górę nie ma co iść, ale liczę na to, że go troszeczkę może gdzieś zgubię. Chociaż aktualnie to będę szła prosto na niego. Dokładnie. Wiecie co? Może mu zapłacę. Byłoby to trochę głupie. Natomiast, cóż, zobaczymy. Jeżeli mi nie odpuści, to będę musiała mu niestety zapłacić. Mam natomiast nadzieję, że da mi święty spokój. My idziemy w stronę tej winnicy. Mamy tutaj po drodze parę topielców, na których ładny exp powinien być. Tylko chciałabym może pojedynczo panów prosić. No, Holender. Ten bandzior będzie mnie denerwował. Dobra, wiecie co? Chyba mu zapłacę, żeby się odjebał, za przeproszeniem. Bo widzę, że mi nie da chłop spokoju. W ogóle nie wiem, skąd się tutaj wziął i w ogóle o co chodzi. Dobra, chłopie. Zwiedzamy. Dobra, masz. Oto złoto. Haha, miłego zwiedzania. Zmywam się. Właśnie straciłam 30 sztuk złota. Które bardzo by mi się przydało. Ale no cóż, tak czasami bywa. Odkujemy się na pewno. Pozwiedzamy nowe terytoria i sprawdzimy, co tutaj można znaleźć. Nie będę tego oczywiście wycinać, ponieważ no, nie byliśmy w tych miejscach. Można tutaj czegoś fajnego spróbować, myślę. Poszukać. Te wygłodniałe topielce nie stanowią jakiegoś dużego kłopotu. Jest z nich całkiem ładny exp. Mamy z nich skórę topielca. To też jest całkiem fajna sprawa. Pojedynczo sobie je wyciągniemy. One oczywiście atakują pojedynczo, na szczęście.
Dobra, dałam się niestety uderzyć. Trochę bez sensu. Dobra, gdzie mój kryt? Dziękuję. Tak jak mówię, dzisiaj kolejny luźny odcinek, natomiast tym razem skupimy się stricte na expieniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moglibyśmy też iść oczywiście w stronę miasta, ale nie chcę tego robić, ponieważ najzwyczajniej w świecie chciałabym popatrzeć tutaj, co możemy znaleźć. Co tutaj się znajduje? Ojej! Jeżeli ktoś mi napisze na zdrowie w komentarzu, to dziękuję bardzo. O wow, ziele lecznicze. No to mnie jakoś nie uświęca bardzo, ale może się to kiedyś przydać. Tutaj na dole widzę, że mamy coś nowego, jakieś nowe stworzenie, które chce mnie atakować. Mam nadzieję, że nie będzie słychać żadnych przesterów na mikrofonie, ponieważ ostatnio zauważyłam, że takowe były słyszalne. Jeszcze mam taki kłopot, że nie mam popfiltra. To już mnie atakuje? Chyba tak. Że nie mam popfiltra jeszcze. Ała! Oh my god! Oh my god! Dobra, widzę, że działasz jak... Co jest? W ogóle co to za potwór? Widzę, że ten stwór działa jak... warg? Chyba? Nie wiem, ma ciekawy styl walki. Natomiast ciekawi mnie, ile z niego jest expa i co można z niego dostać. I wolałabym się tak może nie dać zeżreć, jak się dałam. Ewentualnie może działać tak jak kretoszczur. W sumie to też nie jest jakieś... nieprawdopodobne. Musimy zobaczyć, jak on szarżuje. No. Okej, okay. Ała! Jezus, z tym się nie da bić w ogóle! Przecież to ma... O matko. Dobra, wiecie co? Idę stąd. Przecież tego się w ogóle nie da ten. To jest jak kretoszczur, tylko że trudniejsze. Kretoszczury tak nie gryzą. Znaczy, jest sposób na kretoszczury, natomiast ja nie umiem się nim posługiwać. Typu, że chodzicie wokół kretoszczura i on nie jest w stanie was trafić. Natomiast ja chyba wolę te błotniaki zostawić w spokoju. Po prostu. I się wycofać. Najzwyczajniej w świecie. Wolę towarzystwo innych potworów niż ten błotniak. Na przykład wygodniałych topielców. Nigdy nie myślałam, że wybiorę topielca BO zamiast takiego czegoś. Dostałam nowy wpis w dzienniku. Bez śladu. Postanowiłem odwiedzić most, na którym niedawno odpoczywaliśmy z Jornem, w nadziei, że odnajdę tam jakieś ślady mojego brata. Niestety w jego pobliżu nie znalazłem ani Jorna, ani niczego, co by wskazywało, że mógł tędy przechodzić. Tak, no, to było prawdopodobne. Wiecie co, to jest zwykły czy wygłodniały topielec? Zwykły topielec. Zwykłe topielce są dużo trudniejsze, więc pozwólcie, że damy sobie też z nim spokój. Natomiast chodźmy na drugą stronę. Tutaj też, z tego co mi się wydaje, możemy właśnie łowić ryby. Więc możemy spróbować. Mamy grubą rybę, dwie ryby. Nic nie bierze. Jedną rybę, jedną grubą. Nic nie zostało. Jedno łowisko też jest oczywiście u nas w mieście. Mamy dwie grube ryby. To może być naprawdę fajna sprawa, tylko nie wiem, gdzie one będą. Tu są zwykłe. Pewnie będą gdzieś tutaj na dole. I taka sprawa, że ogólnie to perełki nie możemy sprzedać, bo jest quest na perełki. Więc no nie będziemy ich sprzedawać. Bardzo gruba ryba. Ryba jest nienaturalnie wybrzuszona. Musiała połknąć coś dużego. 30 sztuk złota. I bryłka złota. Tam też było oczywiście jeszcze jedno łowisko, ale tamten błotniak chodził. Więc wolałabym tam nie iść, w tamtą stronę. Tutaj już w tę stronę szliśmy, natomiast nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc. Tutaj jeszcze parę topielcy zostało wygłodniałych, z tego co kojarzę. Te błotniaki też tam są. Mamy też wilka takiego zwykłego. To akurat nie pogardzę raczej.
Widzę, że wilków jest tutaj sporo po drodze do tej winnicy. Ale wilki to tam akurat żaden problem. Gorzej, że potrzebne mi są kretoszczury. A nie widziałam chwilowo żadnego kretoszczura nigdzie jeszcze. Dobra, tu jest pan wilk. Widzę, że jakieś zwłoki też tutaj leżą. To raczej nie zwiastuje nic dobrego. Natomiast może to są tylko zwłoki od wilka. Chociaż też idziemy w stronę tej bestii, prawda? Tam widzę, że niczego nie ma. A telekineza? Roślina lecznicza, niebieski bez, ognista pokrzywa, ciemne grzyby. Dobra, widzę, że dużo mnie nie omija. To raczej dobrze. A nie, to młody ścierwojad, a nie zwłoki. Po prostu prawdopodobnie wilk mi go zagryzł. Tutaj bym wolała... jaszczur. No niedobrze. Może byśmy, kurczę, poszli jednak w stronę tego miasta? Nie wiem, bo powiem wam, że nie opłaca się podobno... Znaczy się, że właśnie opłaca się teraz iść ekspić. Właśnie w tym momencie. Polna bestia. Okej. Widzę, że jesteśmy gdzieś na jakimś... Do winnicy Rity jest tutaj, a tam jest do wioski Silbach. Doszliśmy na jakieś pole. Na jakąś wieś. Pozwólcie, że pozbieram sobie te dynie, bo wydaje mi się, że ogólnie w mieście też, znaczy w mieście, we wsi moglibyśmy też normalnie wszystko zbierać. Ja tego nie robiłam, natomiast podobno nas nikt nie będzie za to bił, że to sobie weźmiemy. Sporo polnych bestii, bardzo sporo, coś czuję, że są questowymi polnymi bestiami. Te chwasty mam wrażenie, że też są questowe. Jak wygląda sprawa na mapie? Jesteśmy przy winnicy Rity tak naprawdę. Czyli to jest jakby winnica połączona z jakimś polem. Przynajmniej tak to wygląda. Okej. No dobra, no możemy tutaj poszperać troszeczkę, sprawdzić co możemy tutaj znaleźć. Pozbierać trochę dyń. Okej, tam łażą jaszczurki. Z nimi raczej nie chciałabym mieć niczego do czynienia chwilowo. I tam coś siedzi chyba też. Co to za bestia? Coś tu łazi. Leśna bestia. O, widzę, że są paskudne. Całkiem nieprzyjemne są te tereny. Holender. No dobra. Mam nadzieję, że one nie mają ochoty się na mnie rzucić. O, oh, wow. Okej, okay, może lepiej tam nie podłazić. Chodźmy w stronę tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli w stronę tej winnicy. I jeżeli tutaj nie znajdziemy nic ciekawego, to myślę, że wybędziemy w stronę miasta jednak. Tutaj jest goniec Araxos. Ej, ty. Masz. Dla ciebie. Podróż z gildią kupiecką. Czy to jakaś broszurka, czy coś takiego? Tak. Potrzebujesz dostać się do wioski Silbach, a może chcesz odwiedzić przyjaciela na winnicy? Gildia kupiecka Araxos jest tutaj, by ci w tym pomóc. Za drobną opłatą dostaniesz się, gdzie tylko potrzebujesz. Oferujemy podróż wozem do wyselekcjonowanych miejsc. Kopalnia Gildii Kupieckiej, obóz węglarzy, farma Bermara, winnica Rity, winnica Valerio, wioska Silbach, kopalnia królewska. Na co czekasz? Wsiadaj na wóz i w drogę. Okej, okay, czyli... No dobrze. Przebrany krzak winogron. Dobra, czyli dotarliśmy do winnicy. Ciekawe. Dobra, zetnijmy trochę drewna. Tutaj jest kolejna osoba. Zwykły farmer, więc może nie zaczepiajmy go. Nie powinien nam raczej powiedzieć nic niezwykłego. Farmer. Tutaj jest chyba Rita. Coś czuję. Ciekawe, czy będzie miała dla nas jakieś zadanie. Coś czuję, że wybicie tamtych polnych bestii będzie zadaniem. O, trudna kradzież.
Kim jesteś? Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał. Ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. Jak miał na imię? Cholera wie. Nie spisuję z ludźmi kontraktów. Po twarzy ich kojarzę. Ale chyba na N. I było krótkie. Mhm. Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. Dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Ale od czasu konfliktu Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny prestiż. Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Jasne. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę. Gdzie tam? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. Co wiesz o tym konflikcie? Podobno poszło o spadek po nestorze rodu, Valerio. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego majątku dla siebie. Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Mhm. Poczęstujesz mnie swoim winem? Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. I jak smakuje? Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. Mhm. Pokaż co. Proszę bardzo. Dobra, widzę, że ona ma sporo jedzenia i ma też sporo przepisów. Jabłka w cieście, kompot z jagód, konfitura z jagód, kompot z suszonych owoców. To już mój ekwipunek. Kompot z dyni, wiejska szalotka mamy. Grzaniec z ognika, pajda z mięsem mamy, sok winogronowy. Koktajl malinowy, nalewka malinowa i słodka bułka z jagodami. No dobrze, wiecie co, na razie nie kupuję tych przepisów, bo stoimy ze słotem całkiem słabo. Okej, farmerka, sprawdźmy, kogo jeszcze możemy tutaj znaleźć. Całkiem ciekawe miejsce, nie wiem, czy mogę sobie tutaj wejść, gdzie mi się żywnie podoba. Tutaj jest Naila. Hej. O, dość prosta kradzież. Hej, kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Co nowego? Szkoda, że nie miałeś okazji poznać Gaspara. To naprawdę miły człowiek.
Miał co prawda obsesję na punkcie myrtańczyków, ale kto z nas jest święty? Owocnej... No nie wiem, czy powinnam to powiedzieć. Może faktycznie mogła skończyć gorzej, no ale nie utwierdzajmy jej w tym, nie? Tak mi się wydaje, że może lepiej jej nie denerwować. No dobrze. Ciemny grzybek. I co, my jesteśmy właśnie teraz w tej winnicy. Ciekawi mnie, czy jest tutaj jakieś miejsce teleportacyjne. W sumie byłoby fajnie. Natomiast śmiem w to wątpić. Stół do pisania, chleb. Już sobie idę, już. Panie, spokojnie. Dobra, czyli do chaty raczej nie wchodzimy, nic w nich nie powinno być. Natomiast możemy zejść na przykład na dół. Albo tutaj właśnie się przejść. Tu jest zwykła farmerka. Całkiem spora ta winnica, trzeba przyznać. Tutaj ktoś siedzi. No to zwykły robotnik. Jakieś jeziorko. Trzeba przyznać, że naprawdę całkiem duży teren. I widzę, że zbytnio nie mogę nic tutaj zebrać. Ale to nic. Okej, nie do końca wiem, gdzie wyszliśmy, ale widzę sporo jaszczurek i to mi się już nie podoba raczej. Okej, na pewno jestem w stanie tą jaszczurkę właśnie namierzyć. Tutaj jest farmer. Tutaj nie byliśmy, po tej stronie jeszcze. Kto tutaj mieszka? No widzę, że na razie to zwykli farmerzy. Nic się nie zmieni. Tutaj jest jakiś kolejny magazyn. To tylko plotki. Farmer. Słyszałam jakąś bestię, kolejną chyba polną. Właściwie może być. No jakby po drugiej stronie. Aha, tutaj było zejście, dobra. Czyli widzę, że w tej winnicy raczej za bardzo nie mamy nic do roboty. Mamy tą możliwość jakby przejazdu z tą gildią. Goniec Araxos. Okej, za 10 sztuk złota może mnie gdzieś zabrać. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Archolos to wspaniała wyspa, stolica i prawdziwa perła wschodniego archipelagu. Słynie przede wszystkim z wina, ale są tutaj też surowce naturalne i rozwinięta infrastruktura. Nic więc dziwnego, że jest to tak ważny region dla królestwa pogrążonego w wojnie. Znaczną część kampanii Robara finansuje się z tutejszych pieniędzy. Mhm. Jak życie? Trakty są względnie bezpieczne, ale warto korzystać z naszych usług jako zabezpieczenie przed atakiem tej słynnej bestii czy grupy bandytów. Tak, oczywiście. Tutaj jeszcze widziałam rdest polny, więc możemy go zebrać. I wiecie co? I wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie wrócić w stronę wsi Silbach. Widzę, że tutaj te tereny są nawet takie całkiem niebezpieczne. Zapowiadało się całkiem przyjemnie, ale wiecie, widzę jaszczury, te błotniaki przy wodzie. I w sumie to nie jest to raczej bezpieczny rejon do zwiedzania. I te leśne bestie, ich jest też tutaj bardzo dużo. Nie powiem, nie podobają mi się. I to bardzo. Poszłabym tutaj też połowić, ale te błotniaki są tragiczne. One się chyba błotniaki nazywają, bo nie przekręciłam nazwy. Natomiast straszne są. Niestety tam jest właśnie miejsce do połowu. Ale one mi nie dadzą żyć za bardzo. Dobra, panie topielcu, dziękuję bardzo. Dobra, to co? Myślę, że stąd spadamy. Pójdziemy w przeciwną stronę. A raczej pójdziemy wschodnią bramą w stronę miasta. Tam jak szliśmy, to słyszałam po drodze właśnie jakieś kretoszczury, więc myślę, że nie byłoby to wcale głupie. Tutaj w sumie też były krwiopijce, ale... To są takie zwyczajne. Nie wiem, jak ja z taką krwiopijcą sobie radzę, więc może też lepiej nie przesadzać. Szkoda tylko, że temu bandziorowi z jednej strony zapłaciłam, ale z drugiej strony, no, denerwowałby mnie pewnie później. No cóż, no niestety czasami trzeba takie rzeczy, takie ryzyko podjąć. Raczej do miasta za mną by nie wszedł, ale no, podejrzewam, że cały czas by się tutaj kręcił.
Cóż, w ogóle moglibyśmy też iść wybić tych bandytów, na których kiedyś trafiłam. O, tu w ogóle skórzany mieszek w takiej beczce? W porządku. Nie wiem, czy ja mogę powiedzieć na przykład Folkardowi, że bandyci się kręcą? Widzę, że niezbyt. No dobra, no to trudno. Natomiast udamy się w stronę miasta. Później myślę, że z miasta będziemy mieli okazję, żeby udać się do jakichś nowych miejsc. Może jeszcze po drodze też na kogoś fajnego natrafimy, coś znajdziemy. Mamy to zadanie poboczne w tej winnicy, ale nie wiem, o którą jaskinię mogło chodzić. Wolę się jednak chwilowo tam nie kręcić. Szczególnie, że ta okolica nie wydawała się być jakoś bardzo przyjemna, wręcz przeciwnie. Wolałabym iść bardziej w stronę już znanych nam terenów, gdzie są potwory, wiecie, takie młodziutkie jeszcze całkiem. Zależy mi przede wszystkim na krecoszczurach, żeby zdobyć ich skórę, bo to jest przydatne. I co? I wydaje mi się, że możemy tutaj popatrzeć. Są znowu młode polne bestie, więc na nich troszeczkę podekspimy na pewno. Będzie co zbierać. Dobra, chodź polna bestio. Dobra, zanim mi gość sksuje tą bestię. O nie, sksuje mi tamtą. Błagam. Jedna cholerna bestia mniej. Karden. Bo mi jest potrzebne to wszystko, chłopie. Czy to jest szczur? Czemu on jest czarny? Młody czarny szczur. Ale mi odgryzie dupę, coś czuję. Dobra, bo ja nie chcę tego ścierwojada jeszcze mieć na głowie. Mięso szczura i skóra czarnego szczura. Dobra, chodź ścierwojadzie. Siup, widzę, że już dorosłe ścierwojady mi tutaj na drodze się pojawiają. Natomiast no wiecie, one nie będą stanowić kłopotów. Coś jeszcze zostawiłam na tym polu na przykład, czy niezbyt? No widzę, że tutaj okolica jest całkiem bezpieczna, z wyjątkiem tych błotników, które się tutaj kręcą. Paskudy jedne. One są okropne. Naprawdę, no kurde. Nie spodziewałam się, że taki przeciwnik, który wygląda jak żółw, będzie mi sprawiał tyle kłopotów. Co mogą powiedzieć, któż wie. Ej, ty. Dobra, pogadajmy tutaj z naszym kolegą. Dostaliśmy parę sztuk złota i możemy zapytać o naszego brata. Podobno jakiś czas temu przechodziła tędy trójka ludzi. Jeden gruby jak beczka, drugi chudy jak tyczka. Ostatni z nich zataczał się jak pijak i był łysy. Nie widziałeś ich przypadkiem? Chętnie bym z tobą pogawędził, chłopcze. Rzadko mam okazję zamienić z kimś parę słów, ale... A od tego całego śpiewania zgłodniałem jak wilk. Masz no może coś na ząb? Przez te ulewy wszystkie szczury i chrząszcze w okolicy pochowały się, a nic innego nie ubije. Proszę. Niech ci Adanos błogosławi. Mhm. To jak, widziałeś tu kogoś o takim opisie? Czekaj no. Gruby jak beczka, chudy jak tyczka. Faktycznie, opis brzmi znajomo. Mijali mnie ostatnio. Nawet na mnie nie spojrzeli, tylko zaciągnęli tego łysego nieszczęśnika wzdłuż drogi. Mhm. Pamiętasz, w którą stronę poszli? Na północ, w stronę miasta, jak większość podróżujących ze wsi ludzi. Okej. Skąd wiesz, że ten facet, którego nieśli, był pijany, a nie ranny? Trudno mi powiedzieć, ale wyglądał mi na kogoś, kto musiał tęgo zabalować. Była noc, a ja... Grzałem się przy ognisku, więc niewiele widziałem. Nie wgapiałem się zbytnio, co by nie kusić losu. A nuż to były jakieś bandziory? Dzięki za pomoc, ale muszę już iść. Szerokiej drogi, chłopcze. Dziękuję jeszcze raz za jedzenie. Może się jeszcze kiedyś spotkamy, to znowu ci coś zaśpiewam. Mhm, jasne. No tak, no. Idziemy w stronę miasta. Jeszcze wskoczymy do naszego Bodowina. Dobra, Tery, tylko mi nie ksuj expa, bo będzie mi bardzo przykro.
Dobra, zajrzyjmy do Bodowina. Może widział coś, może coś słyszał. Mimo wszystko też jest blisko. Więc możemy podejść i zapytać. Cześć, Bodowin. Widzę, że też dość prosta kradzież. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o alchemii? Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. Mhm. 10 punktów i 250 sztuk złota. Zaginął mój brat. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc. Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. No dobra, no to się wynoszę. Po prostu. Myślałem, że wiecie, że może coś słyszał, natomiast nasz bohater też postanowił go od razu oskarżyć. No dobrze, no. Witam pana ścierwojada. To jest chyba młody ścierwojad. Wygląda inaczej. Tak. Jak najbardziej. Ale wiecie, exp się zgadza. To jest najważniejsze. Mam tylko nadzieję, że po drodze do miasta nie ma żadnych jaszczurów, ani niczego w tym stylu. Cóż, jak na razie to widzę też, że robimy zadania główne. Dobra, podejdę do ciebie. Słyszę szczura, ale nie widzę. Okej, mamy kolejne jajo. Też w ogóle jaja można oddać do Bastiana. Chociaż ja nie wzięłam tego, jakby tej karteczki, gdzie było to napisane. Słyszę też gobliny. Na górze. O proszę, i widzę statko kretoszczurów. To będzie naprawdę fajna sprawa. Będziemy mogli wykuć sobie broń. Widzę, że akurat tutaj są trzy, a my potrzebujemy czterech skór, ale może jakimś cudem z takiego kretoszczura jest... Nie wiem, może są dwie skóry, no wątpię w to. Ale może jest jakaś szansa na to, że zabicie tych kretoszczurów się nadto opłaci. Okej, widzę, że całe stado się na mnie rzuciło. Oh my god! Dlaczego ten kretoszczur tak leje? No kurwa mać! Właśnie umarłam na kretoszczurach, nie? Czajcie to? Okej, zrzut mamy na wulkan. Fajnie. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, ale w wulkanie są bardzo fajne rzeczy. Może wam kiedyś pokażę na odcinku. Ja widziałam jakiegoś easter egga na YouTubie. I też właśnie znajomy mi o tym opowiadał, który już dawno Kroniki Mrtany skończył. Cóż no, ja sobie je robię w takim wolniutkim tempie. Natomiast to wcale nie znaczy, że jest jakoś gorzej. Dobra no, żeby mnie tak kretoszczury zwykłe pogryzły, to tak trochę słabo. Ale to przez to, że się rzuciły wszystkie na mnie. I też wydaje mi się, że mają poprawione jakieś tam sterowanie, bo w podstawowym Gothiku 2 były troszeczkę popsute te zwykłe kretoszczury. Trochę lepiej miały się te kretoszczury, wiecie które? Te bagienne. Dobra, bo tutaj sporo... O matko jedyna, dobra. Widzę, że będzie trudno. Muszę je zgubić. Albo jakoś pojedynczo wyciągnąć. No bo ja nie powiem, ja chcę jednego kreto... No kurwa. Dobra, może zabiję tego jednego chociaż. Zanim drugi mnie zagryzie. Kurczę, no. Nie myślałam, że zabijanie kretoszczurów jest takim trudnym zajęciem.
ale widzę, że kroczki w bok działają. Skóra kretoszczura. Wiecie, nie oszukujmy się, my też mamy jakoś w miarę mało życia, więc... No takie owadzie mięso mi całkiem dużo przywraca. O, poprawia twoje zdrowie o 5, zróżnicowana dieta. Fajnie. Fajnie, że też są takie rzeczy. Okej, został nam tam ostatni kretoszczur. Nie ma czego plądrować. Ja mam 2 skórki już zebrane. Może te kroczki w bok pomogą. No ale jakbym po tym ciosie mogła się... Mogłabym robić kółeczka, to byłoby super. Dobra, kolejna skóra w naszej kieszeni. Sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze nie rośnie. Mamy na przykład zębate ziele przed sobą. I wydaje mi się, że tutaj można wejść. Słyszę więcej kretoszczurów. Tam jest jakiś malutki chyba kretoszczurek. Czy wy to widzicie? Wow. Dobra, na razie niech on sobie tam biega na dole. Zaraz po niego oczywiście zejdę. Tylko sobie zbiorę co nieco. Okej, widzę, że sam do mnie przyszedł. Cześć. Dobra, czy z ciebie też jest skóra? Skóra młodego kretoszczura, okej, a my potrzebujemy takiego z normalnego. No dobra, no, lepsze to niż nic. Okej, zobaczymy też, jak sobie z taką krwiopijcą radzę. Ważne, żeby mnie atakowały pojedynczo i będziemy mieli wtedy jakoś wszystko z głowy. Dobra, nie jest źle. Nie urządził mnie na szczęście. Skrzydła możemy oczywiście z niego wydobywać. Nic na razie więcej nie umiem. Słyszę szczury. Widzę goblina też w tle. No, ale... Gorzej, że ta krwiopica to mi na łeb wlazła. Okej, jak mi wejdzie kryt, to jestem w stanie go na hita ściągnąć. To też jest bardzo pocieszające. Dobra, zrobię F5, bo już pokonałam 2 prostego młodego kretoszczura. Muszę pamiętać o tym, żeby nie oddawać skór kretoszczura, bo mi będą potrzebne. Chodź. Mhm, jasne. Niczego tu nie znajdę. Tak, tak, wiem, Marvin. Kurde, słyszę szczura, a nie widzę. Widzę, że fajne, specjalne efekty, żeby mnie wkurzyć, nie? Że niby jakiś szczur, a tu jednak wcale nie. Czy przy tym ognisku coś się znajduje? Fajnie by było coś tutaj znaleźć. O, proszę, kufer jest schowany tutaj w krzaku. I widzę smoczy korzeń na skalę. Witam. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No kurde, tego to się nie spodziewałam, że jakiś klucz będzie mi potrzebny. Dobra, te rośliny sobie zostawimy w spokoju. Zróbmy kolejny F5. Jak stoimy, moi drodzy, z czasem? No widzę, że jeszcze mamy trochę czasu. Poznajemy nowe tereny. Nie są tutaj jakieś trudne przeciwnicy. I widzę faktycznie mojego szczura, który mi tu piszczał. Olbrzymi szczur. Dobra, widzę, że taka taktyka jest dobra. Schowaj już tę broń. Mamy skórkę. Słyszałam też wilki. Widzę też gobliny. Coś mi tu zamruczało też, to mi się nie podoba. Okej, 3 gobliny, no to może być raczej trudna przeprawa. Szczególnie, że nie mam full HP. No właśnie. No. Gdzie jesteś? Dobra, nie było źle. Dobra, lagi. Lagi to ja mam chyba w życiu. Dobra, nieważne. Nic tu nie ma. Wygłupiam się. Okej, ale widzę, że całkiem przyjemna przeprawa. Idziemy gdzieś jakiś do nowych miejsc. Całkiem tutaj jest przyjemnie. Słyszę kolejnego kretoszczura, to też dobrze.
Widzę też jakiś wodospad na dole. Mamy kolejnego wilczka. Ekspa tutaj dużo leci. A te kratoszczury to ciekawe gdzie? Ach, tutaj. Dobra, mnie zaraz zagryzie ten kratoszczur. No. No, tylko żebym nie spadła. Dobra, trochę się dałam poturbować niestety, ale mamy już wszystkie skóry potrzebne nam. Dobra, zjedzmy też może jakiś serek. Dobra, ten ser to raczej mi nic nie da. Mam na przykład pasztet z resztek. I taki szaszłyczek. Super. Podoba mi się to tutaj, że jest tyle dań i możemy wykorzystywać właśnie te kulinaria. To jest fajne. Tutaj może być jakiś teleport w środku, wiecie? Bo te jaskinie mi się kojarzą właśnie z takimi rzeczami. Może być tak, że sobie odblokujemy kolejny punkt. Słyszę dużą ilość goblinów. Wygląda jakby się na mnie trygerowały, ale wątpię, że przez ściany to robią. Może nie umrę w tym miejscu. Dobra. To jest chyba czarny goblin. No właśnie. Jak mi przypierdzieli, to się złożę. Nie no, dobra. Nie zrobił mi aż tak dużej krzywdy. Natomiast widzę, że pozostałe wariują też. Okej, to są te na dole. A nie, wy jesteście jednak tutaj. No. Okej, biegnie do mnie kolejny. Dobra, nie ma tragedii, to tylko goblin. Może jak będzie tutaj jakiś wojownik. Dobra, słyszę też jakieś kolejne kratoszczury też. Widzę, że idziemy na naprawdę jakieś dziwne tereny. Ale liczę też na to, że będzie w takiej jaskini gdzieś tutaj miejsce do teleportacji. Tutaj coś jest ciekawego. Złoto. Zguba... Co? Co ja zebrałam? Zguba Arniego. Broń dwuręczna. I to trzeba przyznać, że całkiem niezła. Wytrych i łuk wierzbowy. Jeszcze parę strzał. I złota. Panie chrząszczu, proszę mi nie zostawiać. Dobra. Będziemy mieli też mięsko przy okazji. Naprawdę, wow, jestem pod wrażeniem tego miejsca, bo trafiłam tutaj kompletnie przypadkiem. Nie wiem, czy w górę, czy się jeszcze cofnąć. Okej, tu jest jakiś pojedynczy goblin. Jest też kretoszczur. Dobra. Dobra, ta taktyka na kretoszczury jest raczej dobra. Mamy też pierwsze złoże do wykopania. Żyłę z żelaza konkretniej. Czyli to jest coś jak kopalnia, ale niekoniecznie. Zaraz się jeszcze wrócę tam na dół, ale zanim, to chciałabym to wykopać. Okej. Musimy uważać, żeby nie było gdzieś... Dobra, nie było. Bo wiecie, czasami jest tak, że jak się kopie, to potem jest mocne uderzenie i warto jest go nie pominąć, bo wtedy się traci. Dobra, tu był kretoszczur. Tu jest jeszcze jedna żyła. Jesteśmy w stanie troszeczkę wydobyć. Zawsze coś. Szczególnie, że uczyłam się troszeczkę wydobycia za pieniądze. Chyba wydałam na to z jakieś 50 sztuk złota łącznie. Oh my god. No. Dobra, wlazłam gdzieś, nie wiem gdzie kompletnie. Natomiast widzę zębate ziele. Okej, tu są jakieś też wilki. Dobra.
Tutaj też w ogóle mogę wejść, z tego co widzę. Kurde, bardzo to miejsce jest zawiłe i widzę, że tam w grze też nam się robi noc powoli. Okej, no nie wiem kompletnie gdzie jestem. Wydaje mi się, czy tam na górze... Tam lata goblin wojownik, dobra. To na pewno do niego chwilowo nie chcę iść. Zejdziemy jeszcze na moment na dół i będziemy kończyć ten odcinek, bo już budzik mi dzwonił, że już czas nam raczej minął. Znaczy minął, no ja mogłabym grać jeszcze dłużej, ale nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile. Nie chcę też się zmierzyć raczej aktualnie z tym goblinem wojownikiem, bo coś czuję, że to się może źle skończyć. Chociaż to jest bardziej chyba goblin zabijaka niż wojownik. Albo wojownik, no zależy. One się różnie nazywają. Tutaj nas jeszcze nie było. O kurna, o matko. Tam jest milion czarnych goblinów. No to się dobrze nie skończy raczej. Dla mnie. Coś tak czuję. Dobra, wyleczę się do full. Ale to i tak się dobrze dla mnie nie skończy. Natomiast czuję, że one czegoś pilnują. A może byśmy wykorzystali jakąś magię przeciwko nim? No ale w sumie ja widzę, że nie mam za bardzo nic takiego. Dobra, no mogę spróbować. Dobra, jednak chyba nie mogę. Oh my god, dobra. Chciałabym kryta, proszę. Ale ja zaraz zginę. O matko, ale ginę już, nie? No, nie ma opcji. Jak ja to przeżyję... Nie, no nie ma to prawa bytu. Tych goblinów jest za dużo. Bo to są czarne gobliny. Nie mam nawet jakiegoś też czaru, który mógłby pomóc. Bo lodowa lanca raczej nie pomoże. No cóż, ale w stronę tamtych wilków możemy się udać. Jeżeli one będą mnie atakować pojedynczo, to nie powinno to stanowić jakiegoś problemu. A może też znajdziemy jakieś ciekawe miejsce. Muszę też w ogóle sprawdzić, gdzie my jesteśmy na mapie. I też tutaj się myślę, że rozejrzymy. Ogólnie, moi drodzy, będę się powoli z wami już żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. No cóż, ja będę montować dla was ten film już za chwilę. Natomiast no, pożegnamy się już tak. Zakończymy w tym miejscu, gdzie chciałam zajrzeć do tego miejsca. Czyli zatrzymamy się tutaj. Jest tam cała wataha wilków, ale wydaje mi się, że pojedynczo będziemy w stanie je wywabić. I cóż, no, moi drodzy, trzymajcie się i cześć!